Pierwszy raz się spotykamy z taką sytuacją. Że nie wymagane są paszporty, wiadomo jakie. Louis Tregonwell pewnie przewraca się w grobie, widząc co tu się teraz dzieje. Ale słuchajcie, jak patrzę na te ceny paliwa, to jest normalnie jakaś masakra teraz. Sami nie wiemy, co jest naokoło, słyszymy tylko las. Halo, halo, witajcie na kanale Terasfera. Cześć, witajcie. A my dalej buszujemy po Bormów. Tak, jesteśmy dalej nad morzem, ale dzisiaj troszeczkę wieje i stanęliśmy tutaj na górze. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, bo wiało na dole, a na górze wieje jeszcze bardziej. No, jest ciężko. No, ale trochę świeci słońce, mamy stąd piękny widok. No i dzisiaj chyba pójdziemy troszeczkę pochodzić po mieście. Aha. Poszukamy tego pierwszego domu, który został wybudowany w Bormów. I który jest teraz hotelem. Mam nadzieję, że go znajdziemy. Podobno nie jest gdzieś daleko, ale będziemy go szukać. No tak jak wam Monika już powiedziała, ostatnio byliśmy tam na dole właśnie, tam gdzieś. Tak, przy plaży. A teraz jesteśmy na górze. Na klifie. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, ale trzeba trochę zmian. Bardzo dużo dzisiaj na morzu jest kitesurferów. No jest pogoda wiatr. Jest idealna, po prostu mnóstwo jest tutaj. Dobra, idziemy na miasto trochę, zagrzejemy się tam może, nie? Mhm. Także zostańcie z nami, bo dzisiaj jedziemy w drugie miejsce na pewno. Zmieniamy miejsce z Bormów i prawdopodobnie udamy się wzdłuż wybrzeża w stronę zachodu. Mamy w planach odwiedzić jedno bardzo fajne miejsce, które polecił mi mój kolega Wojtek. Serdecznie go pozdrawiam. Dobra, to lecimy, tak? Tak. No i zeszliśmy jeszcze jednak nad morze, bo wyszło słonko, się zrobiło fajnie i postanowiliśmy sobie wypić tutaj kawkę i się przespacerować jeszcze. No i słuchajcie, chodzimy po tym parku i... I weszliśmy w busz, ale przynajmniej są tu ładne krzaki. No zobacz, jak jest fajne. Coś kwitnie. Nawet widzenie. Pachnie. No pachnie. Słuchajcie, a więc tak, powiem wam szczerze, że no jakoś to miasto nas nie przekonuje do siebie. Nie, coraz mniej nas przekonuje do siebie. Próbujemy coś znaleźć, próbujemy wam coś opowiedzieć, ale jest to ciężki orzech do zgryzienia. Pierwszy raz się spotykamy z taką sytuacją, że no w sumie nie ma tutaj nic. Nie ma tu nic ciekawego po prostu. Chyba będziemy się niedługo stąd ewakuować. Tak. No cóż, poszukamy jeszcze tego domu. Paweł się uparł, żeby iść w tą stronę. Że coś znajdę. Usłyszał Monika, muzykę, tak, usłyszał gitary. No. I po prostu mnie przywlókł tutaj. O, jaki hicior zaczął lecieć, ale przestali grać. No to może coś posłuchamy. No i tutaj się zapowiada jakiś mały koncercik. Tak. Jump for Freedom. Czyli będą grać dla wolności. Nawet była tabliczka, że nie wymagane są paszporty, wiadomo jakie. Wiadomo jakie, tak. Wolność i swoboda. Ale powiem wam szczerze, że staliśmy tam już z 15-10 minut i gościu cały czas gra tylko na basie, drugi coś tam próbuje do niego dograć, ale coś się chłopaki nie mogą rozkręcić, także no... No jest zimno, nie mogą się rozgrzać. Dalej. No tak, gitarzysta był w rękawiczkach, a ja filmuję bez. Już jestem wprawiony w boju po tych vlogach z Anglii. Ty wolisz bez. Tak, ja wolę bez, dokładnie. O, już ale... nas zaczyna brać głupawka po prostu, nas... bo się trochę tu nudzimy, szczerze mówiąc. No dokładnie. Może w lato to by było super, no bo wiadomo. W lato to by było tak super, żebyś leżała na plaży na słońcu. Plaża, sporty wodne, rejsy statkiem, dużo jest tutaj właśnie takich atrakcji. A wieje nudą. Wieje nudą, także zawijamy się powoli stąd. Tak, kochanie? Tak. Muzyka mnie tak zwabiła, że się w końcu nie osłuchałem nigdzie. Niczego. Trudno. Oh,
To mi się bardzo podoba, słuchajcie. Pizza italiana, czerwony dywan, super. No, także to jest właśnie ten najstarszy dom w Bournemouth. Jest to teraz hotel trzygwiazdkowy. Nie bardzo tradycyjnie wygląda, z tym czerwonym dywanem szczególnie. No ale cóż, jest jak jest. Zobaczyliśmy to i chyba stąd już uciekam. Ja już mam dość. To pewnie z tej górki kiedyś rozprzestrzeniał się piękny widok na morze. No i było na pewno to cudowne miejsce, ale dzisiaj tutaj ta okolica jest po prostu straszna. Jakieś parkingi, nowoczesne budynki, no czują urok tego miejsca. No, także Louis Tregonwell pewnie przewraca się w grobie, widząc co tu się teraz dzieje w okolicy. No a dlaczego idziemy dzisiaj zjeść do vana? Skoro jesteśmy nad morzem i moglibyśmy iść sobie na jakąś rybkę z frytkami czy coś takiego. Nawet mamy tutaj najsłynniejszy na świecie ryba z frytkami. No właśnie próbowaliśmy już tej ryby z frytkami i mieliśmy takie rewolucje żołądkowe, że nie polecamy. Dlatego dzisiaj zupa dyniowa w wanie czeka na nas. Nie ryzykujemy już więcej. Rewolucji żołądkowej. Rewolucji, dokładnie. Odjechaliśmy od centrum Bournemouth. Znaczy, taka cisza i spokój. I taka cisza, tak. Zmęczyło nas to miasteczko. Znaleźliśmy taką miejscóweczkę w dzielnicy Winton. Dzielnica willowa, nie? Można tak, powiedzieć. Ale pięknie, tu jest takie stare drzewa. Stare domy. Spokój, stare, ogromne domy. Ogromne domy. Idziemy coś zjeść i podejmiemy decyzję, co dalej, gdzie jechać, bo jutro patrzyliśmy na pogodę, to ma praktycznie lać cały dzień. I tak na razie się bijemy z myślami i nie wiemy co robić. Czy jechać dalej wzdłuż wybrzeża, tam gdzie chcieliśmy pojechać, co wam mówiłem. No, ale chyba sobie odpuścimy, bo na razie tam pogoda przez najbliższe dni ma być tragiczna. No, no właśnie. Chcieliśmy tak jechać właśnie na to, do tego Portland. Tak, ale na ale taką zobaczymy. Ala wysepkę, bo jest ona takim cienkim cypelkiem połączona no, z Londynem. Fajne miejsce widać. Fajne miejsce, ale tu chyba musiałaby być lepsza pogoda po prostu, bo tam będzie pewnie może być storm. Kiepsko. I nas zmiecie stamtąd. Nika grzeje obiadek, ja sobie tutaj wyskoczyłem trochę pochodzić, bo bardzo mnie zauroczyła ta dzielnica, ta część Bournemouth. Kto wie, może tu zostajemy na noc. A jak nas ktoś przepędzi, no to po prostu sobie grzecznie odjedziemy. Ale jak to się mówi, takich decyzji nie podejmuje się na głodnego. Cześć! Co? Zimno? Rozmarzam. No na obiadek mamy zupę dyniową z wczoraj, bo zawsze robimy na dwa dni. Trochę przy niej roboty. Kiedyś wam może pokażemy, jak się ją przyrządza, ale to jest naprawdę hit. Ja w zimę ją po prostu uwielbiam. Muszę ją trochę mieszać, bo wyszła trochę gęsta, rozgrzewająca. Z masłem orzechowym. I co tam jeszcze jest? Czosnek, papryczka chili, imbir. Także jest naprawdę dobra właśnie na takie zimowe obiadki. Nie wiem, słuchajcie, jak wy, ale ja przy takiej pogodzie wiecznej strasznie się męczę. W sensie, że nie to, że jestem jakiś zmęczony fizycznie, tylko ogólnie jestem taki zmęczony. Nie wiem, jak to powiedzieć. Po prostu bym się położył spać najlepiej. Tak. Po takim całym dniu wywiania w tą głowę pod ciepłym kocykiem. Pod ciepły kocyk i chyba to zrobimy za niedługo, ale jeszcze nas czeka znalezienie miejsca. Ale no może tak, tu zostaniemy. No w sumie tutaj żadnych zakazów nie ma, więc. No nie ma ani nie podwójnej linii epickie przy krawężni. O jest, jest. Byłem na spacerku. Tak? Tak, Monika, ty tu grzałaś, a ja byłem na spacerku, to pokazałem widok naszym widzom. Widok na żywopłot, no ale nie zawsze musi być miejsce z widokiem. Czasami wystarczy, żeby było ciche, spokojne, bezpieczne. No nie będziemy ściemniać, że zawsze są to takie epickie miejscówki z pięknym widokiem i no po prostu zapierające dech w piersiach. Nie zawsze tak jest. Zobaczymy, jakoś gdzieś się tam przekimamy. Tam. Jak nie tu, to gdzie indziej. Na razie musimy zjeść, bo tak jak już dobra, mówiłem... Dobra, już zaczyna tak jak już wam mówiłem...
nie podejmuje się takich decyzji na głodniaka. Przy takiej gęstej zupie trzeba uważać, jak zaczyna się gotować, trzeba ją mieszać, bo jak zaczyna pryskać, to zaczyna strzelać. Ja kiedyś jak grzałam, to na suficie nawet było. Ale nie w wannie, w domu, bo tutaj to jeszcze jest to dosyć blisko. Co podjadasz? Przyłapałem cię. Sprawdzam, czy już ciepła. Tak, no akurat, dawaj tutaj na talerze. No już chyba będzie okej za chwilę. Taki krem dyniowy wyszedł, nie? Tak, tak, no bo to jest krem. No słuchajcie, Monika wsadziła trawę cytrynową i ją zmieliła, zamiast ją wyjąć. Zmiksowałam i teraz jest zupa z trawą. Są takie włoski. No i jak przystało na teraz ferowe małżeństwo, czas zagrać o super nagrodę, czyli zmywanie garów. Jedziemy. No. Trzy, cztery. O, to nożyczki były. Jakie nożyczki? Kurde, no, papier. No, nie chcesz, że tak mam? Bye, bye. To nie jest papier, to taki... Porwany papier. Wygrałem, słuchajcie. No cóż. No cóż, no, zmywaj, zmywaj. Dobrze, patelni dzisiaj nie ma. Nie, blaszki. A propos blaszki, Wojtek mi powiedział, doradził mi coś, że jak kładziemy ser na blaszkę, czy w ogóle, jak wy też kładziecie ser, to żeby kłaść tylko na środku i on sobie będzie spływał. Bo jak się rozkłada po całości, to wtedy się przykleja do blaszki. Chyba on nie lubi zmywać. Nie jeździł dużo przyczepką kempingową i ten. Taki ma patent. I ma taki patent, no, żeby wiadomo, mniej wody szło na zmywanie. Coś w tym jest. Nabieramy doświadczenia, coraz to nowych rzeczy tak. Się dowiadujemy. Dzięki Wojtek za poradę. Trzeba zatankować, żeby nam nie zabrakło paliwa do webasta w nocy. Ale słuchajcie, jak patrzę na te ceny paliwa, to jest normalnie jakaś masakra teraz. Funt 52,9. Podróżowanie zaczyna się robić coraz droższe. Jeszcze jest jeden powód, dla którego tankuję, bo jedziemy szukać miejscówki. Może się tyle zejść, że nam cały zbiornik się wypali, zanim znajdziemy, jak gdzieś pojedziemy na Szkocję na przykład. Nie no, żartuję. Mniej więcej wiemy, gdzie szukać, ale ciemno już jest i nie wiem, co znajdziemy. 65 litrów kosztowało nas 100 funtów. To jest jakaś masakra normalna. Czyli 500 ponad złotych. Dziękuję za portfel. Sami nie wiemy, co jest naokoło, słyszymy tylko las. Jesteśmy w czarnym lesie. W czarnej wiecie gdzie. Tak, ale tak to jest szukać właśnie miejscówek na noc po ciemku. Tam nie chcieliśmy zostawać przy tych domach, bo jednak tak... No wiecie jak to. Wolimy w takiej dziczy po prostu. Tak jest, dokładnie. No i także. Coś tam nam się udało znaleźć, ale... W sumie nic nie widać dookoła. Zobaczymy jutro. Zobaczymy jutro, dokładnie. No tak. Nie jest jeszcze późno, ale no niestety... No nie, ale szybko się robi ciemno teraz. Ściemnia. Akurat tak właśnie ustawiliśmy się, że jesteśmy trochę za wiatrem. Więc... Wiatr z tamtej strony wieje, a tu mamy drzwi akurat od wiatru. Znaczy... Za wiatrem. Za wiatr. No. Sprawdzamy poziom. Poziom tego... czego? Poziom, jak stoi nasz van. No, przód trzeba troszeczkę podnieść do góry. Minimalnie. 2 stopnie jest chyba niżej. No, minus 1 jest. Dobra, a tu na boku? Na boki? A tu na boki. Kurno, na bokach jest okej. Okay. No, na bokach jest praktycznie dobra, idealnie. Czyli spuścić powietrze trzeba z poduszek i tyle.
Tak. Idę zobaczyć, co no, się stanie. Że to wtedy tył będzie trochę niżej. Mhm. Tak sobie sprawdzamy właśnie. Kiedyś sprawdzaliśmy butelką wody, czy szklanką wody. No już spuściłem powietrze, jak to wygląda? No, cały czas to cały samo. Cały czas jest minus jeden, no. No, widocznie to taka mała jest różnica, że... Może ciut, bo teraz jest troszeczkę mniej. No, ale powinno być okej, to jest tylko jeden stopień, także... Ale kurde, jaka technologia, nie? No, perfekto musi być. Life 2022. No co, nie będziemy przecież tutaj się zsuwać w nocy. Dobra, już mamy ogarnięte, więc... Co, włączamy wybastę? Możemy się rozkładać, rozbierać, grzać. Muszę wam coś pokazać. Słuchajcie, na stacji benzynowej kupiłem takie ciasto almondowe, migdałowe. I jeszcze jest z dodatkami wiśni. No i jest napisane, że smakuje jak domowe. Nie mogę się tu doczytać. Dobra, nieważne. Doczytałem się właśnie. Troszkę jest tych ulepszaczy, no ale na dzisiejszy wieczorek będzie ok. A ty co porabiasz? Uczę się hiszpańskiego. Taki zeszycik, który dostałam od ciebie. I mam tutaj słówka, słuchajcie. No, jak także, ten patent działa? Jak ten patent działa? No, tu mam napisane po hiszpańsku, tu mam napisane po polsku. I po prostu sobie zakrywam albo w tą stronę, albo w tą. No i sobie czytam. I sprawdzam, czy umiem. A dlaczego ty się uczysz tego hiszpańskiego? No, bo Hiszpania na nas już czeka. No. A więc trzeba szlifować język. No i my już gotowi na dzisiejszy wieczorek. W wanie cieplutko, przyjemnie, tak. Ciepła herbatka. Z miodem i z cytryną. Pyszne ciasto. Ja czuję, jak rozmarzam, znaczy rozmarzam. Wiatr to takie robi coś, że policzki zaraz się robią czerwone, nie? Tak, temperatura w sumie dzisiaj nie była zbyt niska, bo było, nie wiem, z 11 stopni. Ale jednak ten, nie wiem, ten wiatr jakoś tak... Spróbuj ciasto. Słuchajcie, ciasto jest super, bo ja już to nadgryzłem, jak pokroiłem. Dobrze, nie? Prawie jak w Hiszpanii. Ale prawie robi bardzo dużą różnicę. W Hiszpanii są właśnie... popularne ciasta z mąki migdałowej, posypane też migdałami i to jest właśnie takie migdałowe. Super. Super, no. Taka namiastka Hiszpanii. Tak mi się skojarzyło po tej nauce. Więc tak, słuchajcie. Miejscówkę zobaczycie za tydzień. My zobaczymy już jutro pewnie. A my dopiero za tydzień. Zobaczycie w następnym odcinku. Ale tak troszeczkę zrobiliśmy research tutaj tego miejsca, bo trochę się oddaliliśmy od wybrzeża. No bo jednak tam pogoda się tak bardzo popsuła, więc no nie za bardzo będziemy mieli tam co robić. Fajne jest to miejsce, jest tutaj sporo ciekawych rzeczy. No ale o tym już dowiecie się. O tym w następnym odcinku. Dokładnie, w następnym odcinku. A dzisiaj co? My już tutaj się dalej grzejemy, mamy jeszcze winko. Do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia za tydzień. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę, komentarz. Skomentować. No i oczywiście możecie też udostępniać nasze filmy. To nam. A jeżeli macie znajomych, którzy się interesują tego typu rzeczami, podróżami, van life'em. Dokładnie. Może nam to bardzo pomóc w rozwinięciu naszego kanału, także jeżeli macie ochotę, to udostępniajcie, subskrybujcie. Dokładnie. I do zobaczenia w sobotę. Trzymajcie się cieplutko. Hejka. Hej.